serdecznie. Powoli kończy się lato i nie jest to dobra informacja. Dobra informacja natomiast jest taka, że jednocześnie zaczyna się jesienna ramówka telewizyjna i bardzo na nią czekaliśmy. Już za moment poznamy szczegóły, a teraz rozpoczynamy lajka. To jest Agnieszka Dziekan. A to Mateusz Szymkowiak. 3, 2, 1, startuj. Historii nie wymyśliłby nawet najlepszy scenarzysta. Scenariusz napisało samo życie. To historia pięściarza, który trafił do Auschwitz i właśnie tam rozpoczął swoją najważniejszą walkę. Walki, zdrady, donosy i seks, a wszystko to podszyte nie zawsze szczerym uśmiechem. Uziemieni pandemią artyści przyjmują ofertę zawodową, która nie jest spełnieniem ich ambicji. The End to film o celebrytach z udziałem największych gwiazd polskiego kina. Teraz z naszego filmowego podwórka przenosimy się za granicę. I przedstawiamy filmowe premiery tego weekendu. Gwiazdy, zdrowie, kuchnia, moda, uroda, ogród. I tak moglibyśmy wymieniać bez końca. Najkrócej mówiąc, to pytanie na śniadanie, czyli najlepsza telewizja śniadaniowa w Polsce. A to muzyka, zabawa i gwiazdy, czyli wakacyjna trasa dwójki, niestety powoli dobiega końca. Ale przed nami jeszcze wielki finał i to w jakim miejscu, kultowym dla muzyki, Sopockiej Opery. A teraz zostawiamy was z wyjątkowymi propozycjami Telewizji Polskiej. Tegoroczna jesień zapowiada się naprawdę niezwykle, ale póki możecie, cieszcie się latem. Do zobaczenia, pa, pa. Pa, pa.